Cześć, przychodzę się do Was z nowym testem. Będę testować dwie pomadki z Kobo. Mogłyście zobaczyć je w holu z Natury. Kupiłam je ostatnio na takiej promocji, 40% taniej. Mam tutaj tylko dwa kolorki, ale myślę, że i z takiego testu powinnyście być zadowolone. Jest tutaj numerek 401 i 402, czyli dwa pierwsze najjaśniejsze. Jeżeli chodzi o ich trwałość, jeszcze ich nie używałam, dzisiaj dopiero przy Was je otworzę. Pokażę Wam, jak prezentują się na ustach. Z tego, co słyszałam, są bardzo kremowe, nie utrzymują się, nie zastygają na ustach tak w zupełności. Zobaczymy po prostu, jak będą się prezentowały na ustach po aplikacji, po nałożeniu. Zrobię Wam też swatche na dłoni, abyście mogły sobie bez problemu zobaczyć kolorki. Tutaj pokażę Wam teraz 402. Jest to taki piękny, przygaszony, brudny róż. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądał właśnie na ustach, jak z nimi się skomponuje. I 401. Będzie to taki właśnie typowy nudziak, delikatny, taki brązowo-beżowy kolorek. Bardzo ładnie wygląda, fajnie się prezentuje. Może przejdźmy po prostu do testu, do tego, jak będą się prezentować. Zobaczymy właśnie, jaki efekt zostawią na ustach, jak skomponują się z ich odcieniem. Jak na razie tutaj na dłoni fajnie wyglądają. Zaaplikuję może najpierw 401, ten kolorek beżowy, jaśniejszy. Podsumowując te dwie pomadki, nawet po tym, jak nakładałam je właśnie na rękę, na dłoń, cały czas są świecące, cały czas błyszczą, są takie kremowe, w ogóle nie zastygły na dłoni, tak samo jeżeli chodzi o moje usta, tak samo one w ogóle nie zastygają, są właśnie bardzo kremowe, bardzo połyskują. Co więcej, uczulam Was na to, aby uważać podczas malowania, ponieważ możecie bardzo łatwo wyjść tutaj poza kontur ust, ta pomadka wylewa się poza te usta, jest bardzo płynna, bardzo kremowa. Jeżeli chodzi o odcienie, bardzo ładnie się prezentują, wyglądają praktycznie tak samo jak właśnie w opakowaniach. Co więcej, ten kolorek akurat, który mam, jest to 402. Bardzo ładnie podkreśla biel zębów, nie są one żółte. Bardzo ładnie właśnie prezentuje się na ustach, fajnie się tutaj komponuje z tym całym makijażem. Jeżeli chodzi o ten właśnie nudziakowy kolorek, nie jestem jeszcze do niego przekonana, ale być może z czasem przyzwyczaję się do tego odcienia. Szkoda tylko właśnie, że tak bardzo połyskują. Gdyby był matowy, wyglądałby na pewno o wiele lepiej, ale jeżeli Wy też nie lubicie takich połyskujących pomadek, macie z tym problem, a chcecie, aby były matowe, wystarczy wziąć odrobinę pudru sypkiego, czy nawet takiego w kamieniu na pędzel i po prostu wklepać go w usta, wtedy ten kolor od razu robi się matowy, właśnie taki
nie błyszczy, ten połysk jest zdejmowany, ten puder właśnie to wszystko zabiera i z takiej pomadki błyszczącej możecie sobie zrobić właśnie wersję i matową, i połyskującą kremową. To tyle w dzisiejszym teście, mam nadzieję, że ten test w jakiś sposób Wam pomógł. Jeżeli chodzi o ceny tych pomadek, to normalna stacjonarna cena za sztukę to chyba 13 zł. Ja płaciłam w promocji 40% taniej, więc zapłaciłam za nie około chyba 9, chyba 9 zł tam bez grosza. Nie pamiętam dokładnie, wiem, że zapłaciłam za nie niedużo. Bardzo ładne kolory, ale tak jak mówię, nie sprawdzą się u wszystkich i nie jest to totalny mat, tak jak jest napisane na opakowaniu. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten film się podobał, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!